Panie pośle, w swoim pytaniu nawiążę do sukcesu piątki dzieciaków z UKS Targówek. Kilka miesięcy temu wywalczyli udział i jednocześnie możliwość reprezentowania Polski w Mistrzostwach Europy w Portugalii. Czy nie zakrawa na dziwną sytuację, że nie znalazły się żadne pieniądze na ich wyjazd? Tak, panie redaktorze, no rzeczywiście młodzież bardzo uzdolniona, po ciężkiej pracy, pracy przez wiele lat, aby osiągnąć ten sukces, musiała ciężko pracować, ale pokazuje znów z drugiej strony coś innego, że nagle kiedy zdobywają sukces, kiedy pokazuje ta ich ciężka praca, że to jest młodzież uzdolniona, która może reprezentować nas jako społeczeństwo, nas jako, prawda, państwo za granicą, na międzynarodowym, prawda, mistrzostwach, okazuje się, że brakuje środków, że ta młodzież nie może jechać z powodu braku finansów, więc to jest no właśnie poważny problem i myślę, że tutaj należy robić wszystko, aby taką młodzież promować, bo ona będzie w przyszłości, prawda, być może zdobywać dla nas ogromne sukcesy i dlatego nie możemy tak to pozostawić, prawda, bez echa. Powinniśmy robić wszystko, aby ich, prawda, do tego przygotować ze strony finansowej przede wszystkim. Więc wobec powyższego, no myślę, że na pewno tutaj samorządy, ale dla samorządów muszą też to zrobić praktycznie no, ministerstwa, Ministerstwo Sportu w szczególności, bo dlatego, że jeśli nie będziemy tą młodzież no, przede wszystkim wspierać w tych ich działaniach, w tych ich ciężkiej pracy, to na pewno w przyszłości kto nas będzie reprezentował. No ta młodzież się zniechęci, ta młodzież nie będzie chciała trenować. Skoro tak ją zostawiają, prawda, na pastwę losu samych sobie, gdzie rodzice muszą finansować teraz ten przejazd i to, prawda, uczestnictwo ich w zawodach, to wychodzi na to, że no jakieś nieporozumienie jedno wielkie. Dlatego uważam, że należy zrobić wszystko, aby taką młodzież wspierać, aby takim młodzieży właśnie pomóc ze strony finansowej, samorządy i państwo. To musi państwo być bardziej opiekuńcze na, w szczególności w tym wypadku, na odkrywanie tych wspaniałych talentów. Panie pośle, tutaj mamy sytuację dość specyficzną, dlatego że samorządy oczywiście będą mogły w uzasadniony sposób dowodzić, że wspierają sport młodych, dlatego że jakieś środki przeznaczają na działalność klubów, z których jednak starcza na pierwsze miesiące takiego bieżącego funkcjonowania. Tutaj problem bardziej dotyczy sytuacji, kiedy pojawiają się sukcesy. Dlatego, że na bieżącą działalność jakieś środki samorządy starają się zawsze wygospodarować, tylko nie ma tych środków w sytuacji, kiedy pojawia się sukces, a tym bardziej sukces międzynarodowy. A tutaj właśnie taką sytuację mamy. Powiem w ten sposób, no rzeczywiście na to z bieżącą działalność w samorządach raczej środki funkcjonują bardzo dobrze, z tego się cieszymy wszyscy i oby ich było zdecydowanie więcej. Natomiast wtedy, kiedy się pojawią te sukcesy, to oczywiście można powiedzieć, należy próbować od sponsorów, prawda, szukać, należy innych działań i tak dalej, no ale kiedy nie ma, więc co wtedy? No to co wtedy? No poczekajcie, może w następnym roku, może jeszcze w następnym. I tak w koło można mówić, więc tak nie może być. Tu musi być reakcja natychmiastowa danego samorządu, prawda, i kontakt z Ministerstwem Sportu, czy z Ministerstwem nawet Edukacji, bo to też przede wszystkim no, pewien element wychowania poprzez edukację. Więc wobec powyższego tutaj myślę, że należałoby wspólne te środki połączyć, tak aby można było tą młodzież przede wszystkim no, jej przygotować praktycznie na dobre warunki na wyjazd właśnie tam, tak aby mogła no, potem powiedzieć, że no, to państwo pomogło, samorząd pomógł i dzięki temu zdobyliśmy, promowaliśmy, prawda, tą swoją, prawda, gminę Targówek i nie tylko, bo też nasze państwo, bo to turniej przecież międzynarodowy, więc wobec powyższego wszyscy będziemy mieć radość i mamy radość wtedy, kiedy nasza reprezentacja narodowa, no nie wiem, załóżmy w piłce nożnej odniosłaby sukces, nie wiem, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no to wszyscy byśmy, prawda, świętowali ogromne sukcesy. Panie pośle, samorząd dzielnicy tłumaczy, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby wspierać właśnie tego typu sukcesy, tego typu przypadki. Jak pan może skomentować takie tłumaczenie? No, ja powiem w ten sposób, że tutaj no, samorządy mają różne możliwości i można to w różny sposób do tego podejść. No, jeśli załóżmy, na danym terenie działają różne firmy, różne przedsiębiorstwa, również na pewno samorządy dobrze współpracują z tymi firmami, zachęcić ich, wystosować odpowiednie, prawda, prośby, pisma, czy złożyć, załóżmy, odpowiednie, tak jak wspomniałem wcześniej, no, do pisma, dokumenty, prawda, przedstawiające na przykład do Sejmowej Komisji Kultury
kultury fizycznej, sportu i turystyki, załóżmy, że są pewne problemy, aby te samorządy mogły finansować właśnie tak uzdolnioną młodzież, tak uzdolnione dzieci i w związku z tym mają tutaj jak gdyby no, trochę przepisy nie do końca uporządkowane. I jeśli takie są problemy, więc ja uważam, że my jako sejmowa komisja, czy ewentualnie może to być projekt innych, prawda, wnioskodawców, więc należałoby to uporządkować i ja uważam tak, no nie ma co się zasłaniać tym, że mamy ręce związane, czy są niejasne do końca przepisy, tylko szukać innych, prawda, rozwiązań, a tych innych rozwiązań jest bardzo dużo. Ja mogę podać wiele przykładów, niejednokrotnie też mieliśmy takie przypadki, to też żeśmy wspierali taką młodzież poprzez tak zwykłe nawet zbiórki, poprzez załóżmy sponsorów, dochodziliśmy, pokazywaliśmy, że to jest bardzo potrzebne i istotne, prawda, dzisiaj, aby taką młodzież praktycznie, no, być dumnym z tego, że mamy taką wspaniałą młodzież, więc w związku z tym udawało się nam pozyskiwać środki od sponsorów, ale też i od samorządów, bo samorządy też mogą wydzielić, prawda, poprzez uchwałę, prawda, danego samorządu, decyzją rady, można przeznaczyć na pewien, prawda, taki czy inny cel, środki stricte, prawda, z rezerwy budżetowej, czy załóżmy dodatkowe, które w trakcie roku się pojawiają. Ja myślę, że tutaj nie ma większych problemów, tylko trzeba przede wszystkim do tego podejść naprawdę tak sercem i zobaczyć, że w przyszłości być może to będzie ogromny sukces tej gminy, naszego państwa, naszego kraju i wspólnymi siłami powinniśmy robić wszystko, aby właśnie taką młodzież promować, a przede wszystkim umożliwić wyjazdom właśnie takich różnych, prawda, na takie czy inne zawody. Dlatego to jest obowiązek, uważam, i powinniśmy to robić. Czyli rozumiem, że młodzież może liczyć też na wsparcie Sejmowej Komisji Sportu. Tak, panie redaktorze, no przede wszystkim od tego jesteśmy. Prawo czy ustawy taką czy inną, która jest, prawda, przeszkodą w tym, aby można było pomóc tym dzieciom, to my jesteśmy od tego i nasza komisja się tym oczywiście może zająć. Tylko kwestia po prostu, czy my, jak gdyby, no rzeczywiście jako samorządy, jako, prawda, państwo, nie stać nas na to dzisiaj, aby wysłać, prawda, młodzież. Przecież to chodzi nie wcale o jakieś duże pieniądze. No przecież, no tutaj, prawda, dzieci z Targówka, prawda, no żeby nie mogły otrzymać takiego zapewnienia wyjazdu, prawda, na te mistrzostwa, prawda, i przede wszystkim, no tego nie można zrozumieć naprawdę do końca w taki sposób, że tak trudno, prawda, a taki sukces może nam następnym razem, prawda, już jak gdyby, no nie przyjść tak łatwo, bo mówię, to jest ciężka praca tych dzieci, to jest ogromny wysiłek i ich trenerów, ich nauczycieli, którzy z nimi pracowali przez długi okres czasu, aby ten sukces osiągnąć. I dzisiaj może być to zdecydowanie zaprzepaszczone. Konkretnie chodziło o 32 tysiące złotych, więc jest to rzeczywiście bardzo niewielka kwota, a nie udało się jej znaleźć pomimo wielomiesięcznych poszukiwań. Tym bardziej, panie redaktorze, no tak jak mówiliśmy, przecież kwota niewysoka, przecież to w ogóle nie powinno mieć miejsca i to jest ogromny wstyd, powiem oczywiście, dla samorządu i wstyd ogromny dla polskiego państwa, to znaczy dla ministerstwa, czy to sportu, czy załóżmy będziemy ministerstwa edukacji. Mi jest przykro, kiedy ja się dowiedziałem o tym, bo rozmawialiśmy niejednokrotnie, że taki no, przede wszystkim los spotkał te dzieci. No tak jak w tej chwili widzimy, pojadą na te mistrzostwa do Portugalii za środki własne, które przeznaczył na ten wyjazd rodzice. Ale przede wszystkim nie tak powinno być, jaki dajemy przykład. Przecież w innych państwach, gdyby ktoś miał takie ogromne sukcesy w szkole, przecież sobie nie wyobrażam, żeby to rodzice musiały finansować. To jest właśnie błąd, że my dzisiaj praktycznie nie jesteśmy w stanie im zapewnić tego wyjazdu. To jest przede wszystkim bardzo przykre, że nie ukrywam i wstyd mi, że taką małą kwotę nie potrafiliśmy jako państwo im zabezpieczyć, jako samorząd również. Nie mogę tego zrozumieć. Panie pośle, 16 października cała ta piątka wylatuje za własne pieniądze do Portugalii. Będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy. Na tych mistrzostwach będzie brakować tylko jednej drużyny, która reprezentuje poziom światowy, reprezentacji Chin. A tak spotka się tam cała czołówka światowa. Więc myślę, że pozostaje nam trzymać kciuki za naszych reprezentantów i miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie powtórzy się w przyszłości, kiedy również inni młodzi będą odnosili sukcesy na miarę międzynarodową. Tak, ja wierzę w to, że uda im się na tych mistrzostwach zdobyć jak najlepszy wynik. Każdy będzie praktycznie dobrym i w związku z tym samo uczestnictwo to już jest ogromny sukces tych dzieci. I tutaj ja im życzę, aby były jak najlepsze wyniki w tych zawodach.
Róbmy wszystko, aby to wszystko zmieniać. Ja nie ukrywam, tą sprawę będę poruszał i mam nadzieję, że w przyszłości się uda troszczyć bardziej o naszą młodzież, a w szczególności o zdolnioną młodzież. I to powinniśmy wszyscy robić, aby właśnie jak największe sukcesy odnosiła nasza młodzież, ale to musi być wspólne działanie. Jak nie będzie wspólnego działania, to nie będzie tych sukcesów. Więc jak może bez pieniędzy być sukces? No nie będzie. Środki finansowe muszą być po to, aby praktycznie były sukcesy. Ja nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Także życzę tym dzieciakom wspaniałym, które już odniosły sukcesy, aby jeszcze lepiej odnosiły w przyszłości sukcesy, aby tam w Portugalii również, prawda, pokazały się jak z najlepszej strony. Tego im życzę. A po powrocie to też myślę, że na pewno różne jeszcze mogą być decyzje podjęte i tego bym też życzył, czy przez samorząd, czy przede wszystkim przez Ministerstwo Sportu. Bardzo dziękuję. Rozmawiał z nami pan poseł Mieczysław Golba.